czwartek 8 grudnia wójt gminy Istebna Łucja Michałek-Chudecka podpisała porozumienie z nadleśniczym Nadleśnictwa Wisła Andrzejem Kudełką, oficjalnie finalizujące otwarcie trasy narciarstwa biegowego przy przełęczy Szarcula. Takie dopełnienie tych tras biegowych na Kubalonce. Trasy biegowe na Kubalonce również znajdują się na gruntach Lasów Państwowych. Lasy udostępniły ten grunt, drogi leśne, ścieżki, ale tam są te trasy bardzo profesjonalne. Tutaj natomiast osoby, które troszkę gorzej potrafią poruszać się na nartach, mogą z tych tras biegowych skorzystać. Jest to ponad 5 km, taka pętla bardzo przyjemna, łagodna i myślę, że będzie cieszyła się tutaj dużym zainteresowaniem. Z naszej strony staramy się właśnie takie miejsca udostępniać, uatrakcyjniać leśne, natomiast inne obszary leśne, bardziej cenne przyrodniczo, staramy się zachowywać w takim stanie nienaruszonym. Natomiast tutaj, tak jak mówiłem, są te trasy biegowe na Kubalonce i to jest doskonałe dopełnienie tej takiej bazy sportowo-rekreacyjnej w biegach narciarskich. Cieszymy się dzisiaj i świętujemy wielki sukces. Z nadzieją patrzymy na jutro, bo ja wiem, że przyszłe kadry olimpijskie rosną właśnie w Istebnej. Kuźnia talentów, dzieciaki, stawiam na Was i liczę, że będziecie pokazywać się na arenie i krajowej, i międzynarodowej. A swoich kolegów i koleżanki, które nie są na trasach biegowych codziennie, tak jakby w klasie sportowej, poinformujcie, zaproście tutaj na ten trening, żeby spróbowali łatwiejszych biegówek, jak to się mówi w slangu narciarstwa klasycznego, i może też jeszcze zapiszą się do klubu. No dla mnie wyjątkowy moment i myślę, że też dla tej gminy, bo narciarstwo biegowe to wielkie tradycje, to dziesiątki pokoleń, które pokazały, że ten wysiłek, który tutaj dają nasi zawodnicy, przekuwa się na wynik. 3/4 reprezentacji kadry narciarskiej w biegach to właśnie zawodnicy z gminy Istebna. Jesteśmy dumni, że kontynuujemy tradycję i rozwijamy. Nowa trasa ma już nazwę. To Rajsztak Prezydencki. Nazwa bardzo szumna, ponieważ nawiązuje do Rajsztaku Prezydenckiego, który właśnie między innymi w niektórych miejscach pokrywa się z trasą, która nasza jest tutaj wytyczona po Lasach Państwowych. Bardzo serdecznie dziękuję Nadleśnictwu Wisła za to, że nam udostępniło ten teren, że ta trasa, która była marzeniem wielu działaczy sportowych, staje się faktem. Tuż po oficjalnym otwarciu trasę przetestowały dzieci z zespołu szkolno-przedszkolnego w Istebnej. Za korzystanie z trasy nie będą pobierane opłaty. Jest ogólnodostępna, oznakowana i przeznaczona do użytku rekreacyjnego. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.